Thank <laughs> you. Dzisiejszy program rozpoczynamy od wściekłości. Ty, echo mamy. Echo, 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 echo. echo. Dobrze, nam echo. Widzisz, masz cold a open. Sam żeś miał cold open. Ten, ten program się sam robi. Sam się sam robi. robi. Dzisiejszy program rozpoczynamy od tak zwanego rantu, czyli wściekłości mojej. A moja wściekłość bierze się z tego, że jak rano wstawałem, to prognoza pogody mówiła, że będzie ładnie. Co więcej, jak lało, to też prognoza pogody mówiła, że będzie ładnie, a ja w nadziei, że sobie przyjadę tutaj na hulałce, nie przyjechałem na hulałce, musiałem jechać taksówką, kosztowało mi to mnóstwo pieniędzy, jesteście mi winni straty moralnej kasy. Kto? My? W sensie ja? Ty. Si. Chcesz ten? Oj, co, dwójki dzieci tutaj? Obrabować? <laughs> Może nasz gość nam jakoś pomoże. Radosław Nałęcz. I Tadeusz Zieliński. Tak. Witamy, zapraszamy. To jest już trzeci odcinek programu FOPA. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowego gościa, którego poznacie za chwilę. <laughs> zrób tak jeszcze raz. No proszę, nie, no zrób tak jeszcze raz. Teraz, teraz, teraz nie, nie wychodzi. Teraz nie wychodzi. Teraz no, nie oczywiście, że nie Ale wyszło. to tylko krzesło, chciałem powiedzieć. Tylko Ta. krzesło. Proszę tutaj bez żadnych y, y, skojarzeń, proszę mi nie imputować. To nie jest tak, że. Z angielska to się nazywa flatulence. Przed programem mam jakiekolwiek dolegliwości, bo nie mam, już się oswoiłem. Właśnie, to ja jestem w tym wieku, że powinienem mieć już wiatry. A nie ty. A, a w jakim wieku jest Paweł? Cześć Paweł. Cześć Paweł. Siema, no ja mam 32 lata, jeżeli mam się tak przedstawić z wieku. Cześć, jestem Paweł, mam 32 lata. Paweł. Anonimowych graczy, to jest taki program, wiesz? Anonimowych graczy, klub. Dopiero teraz zauważyłem, że to nie jest stara koszulka Wiedźmina, To zupełnie nowa koszulka Switchera. Nie, no to jest Wiedźmin 5, no zobacz. Wiedźmin 5 też wygląda jak piątka. I o tym usłyszeliście pierwsi na antenie po jak to 5? 1, 2, 3, 5? Dodatki można policzyć, wiesz, jako czwórkę. A to jest tak jak z postalem. To wiesz, były bardzo długie dodatki, prawda? Oj, tak. To tak jak z postalem jest. Postal też wyszedł od razu czwarty. Zdaje się, że trójka nigdy nie wyszła, więc Graczy czekali na Domo, no. Daliście im piątkę, w czym jest problem, prawda? Właśnie. Tak to działa o wiele lepszy, nie? piątka od razu lepsza. Muszę tak zrobić taki taki, taki trik, że teraz gracze muszą odnaleźć ukrytą część Wiedźmina. No. Albo sami zrobić najlepiej. No. No, a zresztą jest grupa graczy, która tworzy tak. na silniku. Jak najbardziej, jak najbardziej. Macie bardzo silne community gdzie Oj, tak i bardzo, takie bardzo wypracowane. Fajnie. No właśnie, bo ty to może tak już. szaleńcu na... zajmujesz się community. No tak, tak jest. Paweł jak... burza, CD Projekt Red, tak. człowiek od społeczności. Czy tylko gwintowej społeczności, czy generalnie od społeczności? Ach, Jak zaczynałem, zaczynałem od społeczności typowo wiedźmińskiej, a bo dołączyłem do firmy po wydaniu jakby podstaw później były dodatkiem. No to przy dodatkach pracowałem jak najbardziej przy Wiedźminie. No później zaczęliśmy pracować nad gwintem. A że ja mam takie zamiłowanie do karcianek już od dziecka, można powiedzieć, bo od podstawówki, gdy grałem pierwszy raz w MTG, no to od tamtej pory jakby chciałem iść totalnie w tym kierunku. I jak tylko zobaczyłem, że robimy karciankę online najnową, dobra, wchodzę w to, nie ma, nie ma problemu, od razu chcę to robić. Więc i od tamtej pory jakby skleiło się to wszystko. Praca tak? marzeń. Krutu. Praca marzeń, tak. Jak najbardziej. Człowiek, który ma własną kartę i opis to Pawko Gale. Pawko, Gale. Pawko Gale. Gale, mm -hmm. Gale, Gale okay. mm -hmm. Czyli człowiek, który opanował zdolność uwaga strzelania z łuku nie gorzej niż elfy, będąc przeciwnikiem rasizmu i bliskim przyjacielem wiewiórek, pomaga młodym, nie ludziom w walce poprzez zdobywanie dla nich broni i pożywienia, kiedy trzeba bierze udział w bitwie. Taka epicka karta. Mm -hmm. Tak, jest tak. Do zdobycia. To jest mój e, numer jeden. Z najlepszych momentów w filmie, gdy dowiedziałem się, że dostanę własną kartę, i dyrektor gry, po prostu powiedział: tak, będziesz ja miał swoją kartę, i później się dowiedziałem, że jeden z moich ulubionych artystów, czyli Lorenzo, e, będzie projektował tą kartę i że narysuje mi po prostu. I to było mega. I od tamtej pory, jakby też udało nam się ogarnąć cosplay dla mnie, żebym mógł wyglądać jak Pawko, więc w ogóle no mega. Pełen, mega. pełen komplet po prostu. Pełen komplet, jak najbardziej. A, a wszyscy mają swoje karty, czy tylko wybrani? Jest dużo osób w studiu, które ma własną kartę. A, natomiast był taki moment, w którym każdy te, Ej, ja też bym chciał, ja też bym chciał, ja bo w pewnym momencie było tak przystąpione, ale tak, tak stopniowo, powoli, stopniowo, po, stopniowo tych 800 osób w końcu zostanie wprowadzonych. Kart może być dużo, wiadomo. To jest kole no, robimy kolejne dodatki, więc miejsca jakby nie brakuje. Nie? Ale też dużo ludzi, wiesz, tak oddolnie tworzy te karty, bo społeczność cały czas jakby będę do tego pił. Mhm. Społeczność jest bardzo silna i, Oj, i tak. bardzo twórcza, bardzo kreatywna, bardzo dobrze też stworzona, wychowana, kontrolowana. Mhm. To jest mnóstwo roboty, żeby nad tym wszystkim zapanować. Mhm. A znaczy, mama o tyle łatwo, że nasza społeczność, która częściowo jakby jest mieszanką, bo jest to społeczność, która się składa z fanów Wiedźmina, a są też fani oczywiście karcianek, i to jest taki totalny miks. A jeżeli chodzi o Wiedźmina i to, co robiliśmy wcześniej, no to mamy naprawdę, naprawdę dobre community. Wszyscy nas bardzo, bardzo lubią i zawsze pozytywny jakby feedback dostajemy od nich. No ale oczywiście jest to gra online'owa, więc no bywa różnie, bywa różnie. Nie zawsze jest różowo, nie mówię że zawsze jest super, ekstra i tak dalej, no bo są momenty, w których no... no Komuś się coś nie podoba. No. A na ile społeczność ma wpływ, <coughs> przepraszam, na ile społeczność ma wpływ na to, jak wygląda gra, jak jest kształtowana gra? Na ile sobie pozwalacie na to, żeby dyktowano wam, yy, może nie dyktowano, mm. ale powiedzmy doradzano jakieś rozwiązania? Jak zaczynaliśmy na początku, to braliśmy pod uwagę bardzo mocno głos community, bo mimo wszystko sama idea, żeby przenieść grę, czyli Gwinta z yy, Wiedźmina. Na standalone, no to była presja bardzo duża od komendy. Ja pamiętam, jak dołączyłem do firmy, a dostawałem bardzo dużo maili, e, które spływały do różnych skrzynek w naszym studiu i w, bo numer jeden prośba była: po prostu zróbcie e, Gwinta jako standalone. My chcemy po prostu samego Gwinta grać. Były osoby, które mówią: no, Questy, tam ratowanie Siri, nie, nie interesuje mnie to, jak chcę po prostu grać Gwinta. No i od tej pory, jakby zaczęliśmy pracować nad grą i braliśmy pod uwagę to, co mówi community, do pewnego stopnia, gdzie doszliśmy do trochę takiego błędnego koła, bo robiliśmy bardzo dużo rzeczy, które były jakby sfokusowane totalnie na community, i to do końca jakby, jakby nie, nie, nie grało, więc musieliśmy spróbować dołożyć coś, coś od siebie i trochę tam... To z homecomingiem tam, co były takie tak, bardzo tak, duże tak. przetasowania w grze, tak? I kiedy żeście tak. właściwie zrobili cały relaunch nawet. można Tak, tak. oczywiście wiązały się też e, kontrowersje. My też pracujemy mm -hmm. nad swoją e, community, nad swoją, nad swoją <śmiech> społecznością, <śmiech> nad swoją karcianką, to może Super. za 10 lat. Ja nie Będą karty. dwie karty. Ja nie e, jeżeli, jeżeli oglądacie program Fopa, to wiecie, że widzowie mają głos w tym programie, mamy grupkę mm -hmm. Faux Paux, zapraszamy do tego, żebyście dołączali, bo tam można zadawać pytania. I jedno z tych pytań to pytanie, które Bartek zadał, Bartek no. Małek, to pytanie za chwilę zobaczycie. Jak dużo macie pomysłów na karty, to tak przy okazji mm. tej kreatywności, coś za dużo dodatków do gwinta wychodzi. Zgadzasz się z tym, że tych dodatków jest faktycznie za dużo? No, co trzy miesiące dodatek, to jest całkiem sporo, natomiast pomysłów mamy bardzo dużo. Pomysłów mamy bardzo dużo. Pracujemy już nad kolejnym dodatkiem, i to jest tak naprawdę, że kończymy. Jeden dodatek, zamykamy produkcję i zaczynamy już kolejny dodatek, więc nie wiem, no to, to jest takie koło, ale uniwersum Wiedźmina ogólnie jest tak bogate i, i mówimy to o książkach, mówimy oczywiście o grach. No, możemy robić naprawdę wiele, wiele fajnych rzeczy, możemy pokazywać postacie, które na przykład były tylko wspomniane gdzieś pokrótce. Tak też, jakby zrodził się pomysł na wojnę krwi, którą robiliśmy, które bardziej się skupiała na historii, mew. no. No, myślę, że pomysłów jest tutaj strasznie, strasznie dużo, i dopóki je mamy, to dopóki będziemy cały czas coś, coś nowego wymyślać. Bo, bo to jest pytanie też, które zmierza do jednego z tematów naszej rozmowy, mm. czyli do switchera, którego tak, masz tak godnie tutaj na koszulce. Tak, 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 tak. Czy właśnie jest szansa, żeby ten Tronbreaker, <grym> czyli te wieźmińskie opowieści, albo na przykład Gwind pojawiły się w takiej wersji. Switchowej. <laughs> nie bójmy się tego. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Obecnie dla nas najważniejsza rzecz to jest wypuścić gwinta na iOS, -a, a później na Androida, no bo urządzenia mobilne to jest jednak nasza grupa docelowa. No i karcianka jest no, bardzo fajna, no, żeby po prostu usiąść sobie w tramwaju, pograć albo usiąść sobie w bardziej prywatnym miejscu i po prostu pograć. To ja mam trudne pytanie, dlaczego to się nie wydarzyło dwa lata temu? No, tak jak, tak jak mówiłeś, po drodze się pojawił Homecoming. E, był moment, w którym musieliśmy się na chwilę zatrzymać, e, zmienić trochę rzeczy w grze, mhm. e, nabrać jakby totalnie inny kierunek i też dodać trochę świeżości, mi się wydaje, bo mimo wszystko, e, jest fajną grą dzięki temu, że przybył jakby z Wiedźmina. Natomiast jako standalone gra multiplayer'owa, która jeszcze ma być grą, która ma potencjały e-sportowe, no to mimo wszystko trzeba podejść do tego trochę inaczej, więc a, potrzebowaliśmy czasu, żeby trochę znaleźć jakby miejsce, w którym powinniśmy się uplasować i jak powinniśmy mhm. pracować nad grą. Wyszedł Witcher, Switcher, czyli mhm. Switcher na, na, Switcha. na Switcha, Witcher na Switcha. To jest w ogóle bardzo dobre językowo tak. i, i można sobie trochę potrenować dykcję. Graliśmy, ogrywaliśmy, widzowie... To grał, ten zobaczy, grał, Radziu, ja zobaczy nie grałem. Fragmentu gameplay, fragmenty gameplayu, mhm. za chwilę tutaj w obrazku się pojawi. Ulga? Po tym, jak już zeszły recenzje, jak już przeczytaliście opinie najpierw dziennikarzy, a potem opinie graczy? Znaczy no już wcześniej jak mieliśmy samego fizycznego Switcha i mogliśmy zagrać w studiu i zobaczyć właśnie, jak, jak, jak gra się zachowuje, to wszyscy tak mieliśmy takie podejście, że wow, kurczę, ta gra naprawdę świetnie chodzi. Oczywiście graficznie nie wygląda idealnie jak na PC, ale no mimo wszystko gameplay i to, że wszystko działa płynnie, było dla nas niesamowite. I pierwsze handzony, które robiliśmy wśród osób, i to w różnych miejscach tak naprawdę na świecie, od razu w feedback od ludzi, bo wow, wow to, jest, to jest mega, po prostu mogę zabrać gdziekolwiek i grać. Ja też mam na przykład, jak przybyłem tutaj do was, mam Switcha z Switcherem po prostu to, e, i w plecaku. To, 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 to nie jest tak jakby mówię, to się dlatego, Oddanie, tak. Tak. dlatego się to spóźniłem kilka minut, no bo, bo grałem, przyznaję się. E, no jest to niesamowite, że na początku jak pomyślimy sobie, Ee, że jest to duży RPG, jest to gra, w którą ludzie potrafią wrzucić bez problemu 500 godzin, nawet 1000. So yeah. No, mam tak samo i e ja chcę grać jeszcze raz. I teraz mogę po prostu zabrać grę, mogę wypiąć konsolę, wyjść sobie z domu i grać sobie w drodze do pracy. Ale jak to postawa gra razem z dodatkami i bez mikropłatności, to jest możliwe jeszcze w tych czasach? Z czego, oni też tak lubią Witamy Witamy, witamy wtedy w projekcie. Tak jest. Tak działamy. Generalnie no, całość, faktycznie, to, co, to, co mówisz, na, czy są ludzie, którzy spodziewali się, że będzie to jakość Wiedźmina tego portu, to mm. będzie PC i Ultra, i mm. oni się dziwią, <laughs> że Switch jakby tego nie potrafi, ale, ale generalnie, jeżeli chodzi. Właśnie o klatkarz tak zwany, czy jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, to jest to całkiem nieźle zrobione przez Cyber Interactive. Uh -huh. I to chyba nie wyglądało tak, że oddaliście im po prostu grę i róbcie tylko ten nadzór przy okazji. Pracy nad takim tytułem, który cały czas jest takim mocnym filarem, jeżeli Aha. chodzi też o zarobki e, samej firmy, e, to generalnie musiało podlegać bardzo takiej precyzyjnej kontroli. Nie no, oczywiście, my bardzo lubimy e, jakby mieć decydujący głos i też sprawdzać jakość, no bo jakość jest dla nas bardzo ważna, jest to, jest to najważniejsza rzecz w każdym projekcie, więc e, tutaj jak najbardziej dozór był pełny. Bo właśnie o tej że że. Zapytać. Przepraszam, akurat CD Projekt ma bardzo e, znaną historię w współpracy z różnymi różnymi podmiotami, która skończyła się z kancelowaniem słynnego Wiedźmina przecież na, na, na konsolę, no bo, bo nie dopilnowali, więc nauczyli się tego bardzo, widać, że, że, że na błędach tutaj. Xbox 360. Co? Ja mam pytanie, to w tym, w tym w, 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 że tak powiem, oceanie miodu, taka, takie wiaderko dziegciu, no co, no 85%, to, czy to... Czy czuliście, że, 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 że to jednak jest poniżej oczekiwań? Czy było jakiekolwiek takie, że aaa, a, miało być 90? Nie, nie odczułem czegoś takiego, totalnie, totalnie. Nie było takiego w ogóle odczucia też w firmie, właśnie takiego lekkiego rozczarowania, że jednak nie dowiozło to na, na 9 plus? Nie, nie. No i widzisz. Mm, no Wierzę mu no, słuchaj, jest jest na pewno mówi prawdę. E, na, na pewno na pewno Pff. trzeba oddać to, że się udało zmieścić grę na kartridżu. Tak. 32 tak. gigabajty, tak przypominam. To jest ta, ta powierzchnia, uh -huh. a gra w oryginale. <coughs> zajmuje troszkę więcej e, i te, e, czy, czy, czy w ogóle były tu zastosowane oprócz, nie wiem, obniżenia jakości e, grafiki jakieś jeszcze inne e, kompromisy, o których możesz powiedzieć? Co cieliście Trzeba było po prostu jeszcze przyciąć, żeby to wyglądało tak dobrze. Tylko i wyłącznie cięcia widać tak naprawdę na grafice tam, jeżeli chodzi o, o, o całe story, mechaniki, gameplay, to wszystko jakby zostało takie, jakie jest, e, no ale tak jak widzimy tutaj na, na załączonym obrazku, no, grafika nie jest, wiadomo, nie jest to żyletka, natomiast e, Gameplayowo i fans z gry i story i wszystko jest, jest tam, jest to samo, e, mamy 16 DLC-ków, mamy dwa dodatki, czyli Serca z Kamienia i Krew i Wino, e, więc wszystko jakby się To jest kompletna edycja, Tak, to jest kompletna edycja, tak. Mhm. I ma wszystkie patche, oprócz day one patcha, który musimy pobrać, tam jest jakieś około 3 giga, jeżeli dobrze pamiętam. A już jakieś mhm. dane, już wiadomo? po tym pierwszym dniu. Ja jeszcze nie mam pełnych danych, w sensie nie, nie widziałem pełnych danych, więc e, ciężko jest mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze. Bo muszę powiedzieć, że i pochwalić też wydanie pudełkowe. Podobno jest problem w sklepach, tak? I, i, i to jest tak, że jak się gdzieś tam człowiek na miście popyta, to wcale nie jest tak łatwo tego wziąć, kupić. E, kupić. A czy to dlatego, że takie są przewidywania co do polski, może takie właśnie, może takie przewidywania były co bo do polskiego wiesz, rynku? Jeśli po chodzi o, o Nintendo, tak? Nintendo jest no, no, na naszym jest rynku jest mało zachowuje się tak, jak się zachowuje i, mhm. i to jest chyba też ciężkie dla was, żeby to ocenić, wyliczyć w ogóle potencjał, tak? To jest, jest jakby jest jeden taki test, eksperyment. Mhm. Jest ciężko, plus też musimy pamiętać, że bardzo dużo osób teraz kupuje rzeczy w digitalu, mimo wszystko, czyli te cyfrowe wersje się bardzo dobrze sprzedają, no bo wiadomo łatwiej pobrać, no ale też trzeba mieć wtedy miejsce na Switchu, czyli mieć mhm. dodatkową kartę pamięci, a tutaj jest o tyle wygodnie, że jest tak naprawdę wszystko na kartridżu, wszystkie dodatki, tylko musimy pobrać ten patch. No. no to teraz co dalej z Gwintem? Przeskoczymy, bo obiecaliśmy e, rozmowę o Gwincie. Trochę mhm. już o tym Gwincie powiedzieliśmy w kontekście jakby samej społeczności, jej mhm. zaangażowania, e, posiadania własnej e, karty. Mhm. E, natomiast wiem, że teraz e, wystartował nowy sezon. E, mhm. Też e, dorzuciliście trochę świeżego kontentu, tak. więc gdybyś mógł opowiedzieć e, o tym, co słychać w świecie Gwinta. Wiem, że to pewnie duże pytanie, ale to jest duże pytanie. No jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, świeżo po dodatku, a, Żelazna wola, która wprowadziła z powrotem Radowida a, jako lidera. E, wzmocniła bardzo mocno Królestwo Północy e, i tak naprawdę pracujemy nad kolejnym e, już dodatkiem, o którym no, oczywiście nie mogę zdradzić e, jaka będzie tematyka, ale będzie całkiem interesująca. E, I dla nas najważniejszą datą mimo wszystko jest e, 29, czyli wydanie po prostu gwinta na iOS. a Obecnie jesteśmy w trakcie zamkniętej bety. E, mamy kilka tysięcy graczy, którzy po prostu testują grę i przysyłają nam e, swój feedback, żebyśmy mogli Yy, ulepszyć kilka rzeczy, no bo mimo wszystko... Gra jest taka sama jak na PC, ale niektóre rzeczy są inne. Na przykład inny podgląd kart, albo używanie trochę innych przycisków, żeby przejść dalej, e, przyciąganie kart i tego tego tego, bo tego to typu też, rzeczy, jakby przygotowanie wersji mobilnej, e, to też jest jakby budowanie rzeczy od podstaw. To mhm. nie jest tak, że a, przekładamy sobie tylko grę pod inną specyfikację mhm. albo pod inną e, jakby wielkość czy proporcję tak. ekranu. Tak? Pewne rzeczy trzeba zrobić od, od początku. Tak, tak jak przy Switcherze trzeba było powalczyć z czcionką, mhm. bo czcionka to jest zazwyczaj problem e, przy, przy portowaniu gier, natomiast tutaj, e, pisaliście tę grę od nowa? E, żeby ją, z, nie, nie musieliśmy jej pisać o, od nowa, Gwint jest oparty o Unity, więc bez problemu, e, nie mieliśmy problemu po prostu, żeby jej przenieść na, na urządzenia mobilne. E, co jest o tyle ciekawe, przy dużych urządzeniach typu iPad e, mamy rozdzielczość 4K, i to bardzo fajnie wygląda. I też na tym dużym podglądzie kart. No bo jeżeli przesuniemy iPada albo iPhone'a w drugą stronę, to karta się pojawia na całej całej długości i wielkości ekranu. Co wygląda naprawdę, naprawdę niesamowicie. A to, co nam zawsze nasza społeczność jakby podkreśla bardzo mocno, to to, że artyści oraz art, które mamy ogólnie kart w grze jest, jest, jest niesamowity. Więc zawsze na tym staramy się bardzo mocno skupiać. Pierwszy. Ale widzę, że macie jakiś taki starszy gameplay, bo gra Pierwszy. trochę inaczej. Powiem Wam, że <grym> muszę ci powiedzieć, że wie, że było ciężko znaleźć tutaj. Jeden z kolegów w redakcji narzekał, mówił, skąd tutaj brać te materiały. E, natomiast dlaczego iOS w pierwszej kolejności? Wiadomo, że jednak Android, taka bardziej powszechna platforma. Ha, bo trudniej. E, platforma. odpowiem, bo akurat to robiłem. To jest prawda, to jest prawda. Po prostu masz jedną platformę versus tak. pierdyliar tak, 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 tak. Jest, jest jedna platforma, a jest wszystko, no, powiedzmy, o wiele lepiej zintegrowane, łatwiej się na tym pracuje. A więc, znaczy mamy już działającą wersję w studiu, która jest na, na Androidzie, Natomiast musimy pamiętać, że jest bardzo dużo urządzeń, jest bardzo dużo różnego softu, jest to wszystko to bardzo mocno. Jak ta odwieczna wojna pomiędzy Jabłuszkiem a PC-tem, którego można było sobie de facto tak złożyć jest. samemu, tak? I, tak i zawsze, tak zawsze, zawsze to powoduje określone problemy. Ja chciałem jeszcze nawiązać do jednej karcianki, która dzisiaj została o, tak. ogłoszona. Czekałem na to pytanie. <laughs> Idealny dzień muszę, muszę. trafiło się idealnie. Musimy. Zgrało się, no bo Zgrało się Legends of Runeterra. to jest tak. ten rajotowy tytuł, czy, czy jakiś oddech? jakieś zaniepokojenie w studiu? Zobaczymy, zobaczymy. No to jest pierwszy dzień, wiadomo, pierwszego dnia. Bardzo dużo osób streamuje tę grę. E, jest ona bardzo mocno promowana e, i na Twitchu, i w socjalach, i wszędzie. Jest bardzo duży hype, no bo jest zamknięta beta, każdy chce się dostać. E, więc dzisiaj na swoim Twitterze wszystkich karciankowców, których znam, widziałem wszyscy, gdzie jest, gdzie jest moje zaproszenie, jak chcę, jak chcę do bety, jak chcę do bety, i tak dalej, i tak e, dalej. Ale wygląda naprawdę fajnie, naprawdę fajnie, ciekawie i Tutaj Riot jakby wchodzi w momencie, gdy wszyscy myśleli, że, że ten rynek karciankowy tak trochę przycich, że Hearthstone trochę tak cichutko, e, MTG Arena oczywiście się, się buduje, no ale MTG to jest karcianka, która istnieje od X lat, e, no jesteśmy my oczywiście. I, no, no I jest jeszcze troszkę tych takich mniejszych tak, gier. Jak próbują coś się przebić. Slejdy Spire. Slay the spire, to spire jest... Tylko to jest singlowy. O tym da, rozmawialiśmy właśnie, ale... właśnie przed wejściem no, to, na live, że to jest karcianka, którą ja lubię. To też jest ciekawe, bo z kolei Kasper który siedzi na uchu, jest wydawcą tego programu. Pozdrawiam cię Kasper e, Przegrał 300 godzin w Slejdy Spire i on zrobił 22-minutową recenzję Slade Spire karcianki, która wyszła gdzieś tam na początku roku i, i wręcz mówi, że to może być jeden z kandydatów do gry mhm. roku, więc jakby klient na Kandydat też... do gry roku, słodkie. Nie, no to bardzo jednak słodki, koalizm, gra, nie? Chyba wygra. Bardzo słodkie, ja ale wiesz, wczoraj bodajże. Ale wiesz, to, to byłoby na pewno duże zaskoczenie. W sumie zależy, kto przyznaje ten tytuł, no bo gra roku każdy może stworzyć swój własny plebiscyt, To chyba nie ma jakby, <laughs> jakby wielkiego problemu, Prawda. więc możemy z tej despierte uznać, się grą roku. Więc klient na te karcianki jest, ale to mhm. jest raczej dojrzały e, gracz? Jak, jak, jak wygląda to demografia? Jest, to jest totalna mieszanka. Bo z jednej strony masz graczy, którzy grają tylko i wyłącznie w karcianki i oni się po prostu jarają mechanikami, budowaniem deków i po prostu całą jakby tą historią i tak dalej. A są też osoby, które lubią po prostu grać gry free to play. Po prostu próbują wszystkiego i jeżeli gra im podpasuje, to zostają i po prostu grają i stają się częścią jakby społeczności. U nas mamy oczywiście fanów Wiedźmina. Tutaj oczywiście będą fani Riota. Uh, i, I League of Legends, więc no to jest zawsze taki taki totalny, totalny miks. Ale zobaczymy, jestem naprawdę bardzo ciekaw, uh, bo był też wcześniej uh, Artefakt od Walwa, e, który sobie. No tak... no tak, ale zdaje się, że tam były wszystkie możliwe błędy, które można było popełnić przy wydawaniu gry, która powinna być za darmo, a była za kasę, tak? Bo tam chyba na dzień dobry była w ogóle kasa do zapłacenia, tak, były tak, strasznie tak, tak, drogie tak, tak, tak. karty. Mhm. Oni tam zrobili wszystkie możliwe błędy, zrobili wszystko, żeby te grę zacząć, mhm. więc akurat ja się nie dziwię, że to nie wypaliło. Jestem bardzo ciekaw, nie wiem, czy wiecie, że to nie jest pierwsze podejście przecież Riota do, do karcianek bo już w 2012 robili, 2012-2013 i był wtedy taki słynny przypadek, że był leak mhm. z Twittera Marka Merrilla, Ktoś mu się włamał na, na ten, i przez to się też włamał do, do tych wewnętrznych systemów Riota i wylikował wszystko, wywalił wszystko dokładnie, co było związane z to, co się nazywało Project Bacon. Będę jeszcze dzisiaj o tym opowiadał. Bacon. Tak, tak. tak. Dzisiaj mamy jeszcze taki bardzo wyjątkowy dzień, bo będziemy wam pokazywali uroczyste dziesięciolecia Riot'u prosto z Londynu. Także słuchajcie, warto zostać dzisiaj ca przez cały wieczór z Polsat Games. Weteran będzie też. <śmiech> <śmiech> Człowiek, który napisał pierwszą recenzję. Pierwszą tak? recenzję napisałem. Tak. Pierwszą osobą w tej branży naszej polskiej, która się ligą Czyli jest jargała. taki trochę jak łapka, taka zajączka, wiesz, przynosisz szczęście, tak? Tak, ale żeby mnie zaprosili do Londynu, to zobacz, jestem tu. To do, Tym bardziej po 20 warto oglądać Polsat Games, <głos》>, ponieważ Tadeusz będzie wylewał Będę wylewał ale... żółć z siebie. Ja bym chciał tak jeszcze osrywałem. jakieś pytanie od ten, od, od, od widza. Od, widzy, bo, od bo wiesz, widzowie jakby znający was mhm. i znający też historię Tadeusza, troszkę w tych komentarzach o tym communityman Nadżerze mu znaczy, pisali. Akurat tu nie będę ukrywał, I że to... pytanie jest prywa prywatne, bo I to odmęcie. Ale trochę jest taki, wiesz, trochę jest taki fajny obrazek, że, że ty robiłeś przez pewien czas community w Redach. Tutaj mamy Pawła, który się tym zajmuje na co dzień. Paweł tam został. No, I ja, robi to, ja jakby robi to już od lat. Ja jakby przybyłem po tobie. Zawsze, tak. zawsze miałem pytanie, czy, ciebie, czy, ciebie, czy ciebie poznałem. A ja mówię, no nie miałem tej przyjemności, ale się w końcu poznaliśmy. Zagrzałem ci miejsce. Chciałem czekać 4 lata na to. Dobrze, to I ja mam pytanie. Się, od ty tylko pytanko: zgodzisz się, że, że Hideo Kojima to jest cosplay Tadeusza? Nie, <laughs> że ja jestem kosplayerem. On jest starszy, to jednak ja go cosplayuję, i umówmy się. To ja, to jest ja jestem jego takim, wiesz, biedną podróbką taką. Ale był w studiu, miałeś okazję go. Zbukać? Bieda polska podróbka. Mnie nie było, ja byłem na wakacjach. O, Peszek. Jakoś... Hmm, o, mój człowiek. Wakacje, tak? wakacje, wolę wakacje. Wolę wakacje. wakacje. A czekasz na The Tak. Dobrze. Czekam jak najbardziej. My też czekamy. Ja mam training. pytanie tutaj od Kin, bo Kin zadała pytanie. Keen. Tak hmm? jest. Na koniec. I Kin zadała pytanie, co jest najlepszego w byciu community managerem i jakie są największe wyzwania? I to jest też pytanie ode mnie, ja się dołączam jako były community manager. Okej. Okay. Co, co jest najlepszego? Zacznijmy od pozytywów. A, co jest najlepsze? Niesamowite wsparcie od społeczności. A, jeżeli... Robi się fajną robotę, e, albo ogólnie, jeżeli się robi swoją pracę i druga osoba to docenia, albo duża, duża część społeczności to docenia, to jest niesamowite miłe. E, po prostu dostać taką wiadomość, że hej, doceniam bardzo to, co robisz. Dzięki, że nie wiem, robisz streamy, że robisz cotygodniowe filmiki, albo że co miesięczne update i tak dalej, że się z nami komunikujesz, że, no, mimo... że czują, że, że pracujesz. Tak, tak, tak. No to, jest, to jest bardzo miłe. E, oczywiście, wiadomo, jeżeli czegoś się nie robi, e, to oczywiście ktoś zaraz przyjdzie, ej, nie, nie odpowiedziałeś nam. Oczy, unikasz co wtedy, unikasz, unikasz, właśnie, unikasz, jestem, unikasz odpowiedzi? jestem bardzo ciekaw, jak to rozwiązujesz, bo tutaj jest taka zasada, to nie tylko z community managementu, że mhm. są pewne tematy, których lepiej nie tykać. Mhm. Robisz to? Unikasz po prostu czasem i nie odpowiadasz, kiedy wiesz, że nie masz dobrej odpowiedzi, mm -hmm. bo czasem nie masz tej dobrej odpowiedzi. Wiesz, jak ta praca wygląda. Mm -hmm. No wiem, jak to wygląda. Ja akurat przy gwincie mam dużo swobody, mm -hmm. e, więc staram się zawsze, że tak, że tak powiem, lecieć z tą szcz szczerą, czystą, brudną prawdą, że tak powiem. Mm -hmm. e, no bo czasami trzeba powiedzieć wprost, tak? Jeżeli e, coś nie działa albo jeżeli coś jest nie tak, to nie możemy tego unikać, tak? Tylko musimy po prostu mówić wprost, jak jest. To jeszcze ostat pytanie twoja największa fopa to jest teraz nasz nowy stały nowa, nowa świecka tradycja nowe stałe Twoje pytanie, na... tak. nowe, stałe pytanie. <laughs> w tym sezonie w tym sezonie eee. największa fopa największa fopa to ostatnio miałem na Twitterze, gdzie e, mieliśmy nie do końca dobrą metę w grze gdzie jeden z liderów dominował Dijkstra i całkiem nieźle i było zapostowałeś z to z Dikiem tą, tą postać z Cybera to ty nie i zapostowałem <laughs> po prostu że jest to e, czwarty najbardziej grany lider że nie nie, nie widzę tutaj problemu. Co było takie, no bo meta nie, to nie był sam problem, jakby lidera, no to się składało kilka innych rzeczy i akurat syndykat, czyli ta frakcja do końca nie była zbalansowana. Dodajmy, e, że na czterech liderów z czterech, tak? E, było nie, Nie, no więcej jest liderów, tak, ale akurat, ja nie wiem, ale akurat wie, on totalnie nie, nie ten. No musisz pograć gminę, Hello. No dobra. Na, dziękujemy. Na yes. Mogę ci dać dostęp do bety, nie? Jak a to a ja też. Ja, ja nie gram w karcianki ostatnimi o, czasy. No, okay. no. No. To, to ja się myślę, On chce, na Switcha. Bo... Nie ma problemu. Na, <laughs> na Switcha, Switcha, koniecznie. Paweł, Dokładnie, dziękujemy ci razu. serdecznie. Dziękuję Życzymy bardzo. ci szczęścia i wytrwałości w, w twojej pracy. Czekamy tak. na... E, czekaj, na co czekamy? Czekamy na darmowe kody do Switchera, czekamy na tak darmowe jest. kody do kart w grę, w którą do ja nie bety. będę grał, to dla ciebie. Czekamy na Wiedźmińskie Opowieści na Switcha. Na Switcha też czekamy na Gwinta i na Cyberpunk. A to jeszcze, może najpierw niech wyjdzie robot. Cyberbanka najpierw to switcha, tak? Tak, też na no, nie, no, od okay, razu. Prawda, no, to, to wszystko było jest pytanie. załatwione w jednym programie. To jest niesamowity program. Paweł Burza, dziękujemy pięknie. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Tadeusz, teraz twój czas, ty lubisz reklamy. Eee, tak, ale szczerze mówiąc, nie mam zupełnie dzisiaj żadnego pomysłu. Dzisiaj są reklamy, ja wam muszę je zapowiedzieć, i one będą za chwileczkę. I niech to będzie ta ludzka historia, która zapowie wam te reklamy, a potem będzie druga część programu. Some bread. No poważna publicystyka wróciła na antenę Polsat Games, tak? To tak, my. Czekaj, ja muszę zrobić tak. tak. Witamy Państwa serdecznie w najnowszym odcinku e, Wednesday, Wednesday Night Evening. <grym> Programu, który ma drugi sezon. Programu, który ma drugi sezon. <grym> widzieliście outtakesy, jak tak e, ważne to było wydarzenie, jak wielkie ono zrobiło na nas wrażenie. E, Overwatch, wyszedł na Switcha, Overwatch wyszedł na switchach, chciałem powiedzieć. przesunęli, nie wyszedł. J jak? Jak ja Nie, nie wyszedł. No podobno przesunęli go właśnie. To może ja, Przez... ja powiedziałem za dużo? Tak. <grym> Powiem ci po programie. Ups. Tadeusz, bardzo chcę pok 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 pokazać Wam coś. Ja cały czas się boję tej atrakcji. Pros. Wiem, że czekaliście. Ja tu zakrywam, zakrywam. Całe wakacje było. na to. Pros. Ale ja jestem mniej i, i mniej wysportowany. Proszę, jakie piękne. Jak Tadeusz, muszę tutaj firmę zasłonić, która nie zapłaciła. Nie zapłacili. Za Znowu nam nie zapłaciliście za natomiast, skarpetki. Natomiast skarpetki e, są nasze, własne i chcieliśmy się nimi pochwalić. Chcieli ja dostałem coś? od mojej lepszej połówki. Tak zwane zimną, zimną przekąskę, zimną płytę mamy za sobą. Zimną kostkę. Możemy to nazwać zimna kostka. Ten, ten... Czas, czas na newsy. Segment. Teraz jest belka. Jest fopa. No, proszę no, bardzo. Fopa musi być. To... Nie umieją tak, oni w tym Tak było też podczas pierwszego odcinka. Jak miał być Bamperek tutaj w tej drugiej części, to oczywiście e, był Bamperek. Bardzo dobra robota, chłopaki z reżyserki. Szanujemy Was i dziękujemy bardzo za profesjonalne podejście do naszej realizacji. E, proszę, zaczynaj z newsami. Poznań Game Arena. Poznań to jest Game Arena, przede Jutro przede jadę. ten news, najważniejszy news, który to. Będziemy sobie obgadywać, przegadywać z tego względu, że są tam przynajmniej dwa konkursy, gdzie można coś wygrać. W tym to jest sensie... jedyny powód, dla którego też rozmawiać yy, o tym. Tak, bo je, jeżeli, PGA. jeżeli mówimy o czymś, to tylko i wyłącznie dlatego, że można coś wygrać i będą darmowe gadżety do wyrwania ze stoisk. Najlepiej Także... na Switcha. <laughs> w, ten, w ten weekend, piątek, sobota, niedziela. Piątek to jest taki dzień bardziej biznesowy, a sobota i niedziela to taki dzień, tak. gdzie można się pojawić i, i zobaczyć czym żyje świat gamingu. Pod patronatem Polsat Games to się odbędzie, także to też jest jeszcze taki dodatkowy atut, żeby się pojawić oczywiście. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tych takich wydarzeniach najważniejszych, bo będzie można zobaczyć Cyberpunk 2077 już z polskimi głosami. W polskiej wersji językowej zostaną zaprezentowane fragmenty. To będzie chyba tak zaaranżowane jako takie kino, z tego co się dowiedziałem. Także będzie można zobaczyć grę, a przede wszystkim usłyszeć te głosy. Zresztą o tym panelu już Złodzi wam mówiliśmy w programie FOPA, natomiast tutaj już będzie można usłyszeć to po prostu, i, i to jest ten ważny moment. No i będzie też można spalić piekło, czyli zobaczyć grę, której premiera została przesunięta, i o tym nieco więcej może powiedzieć Tadeusz. Którą spalić piekło? Co? No, dum. Co ty mnie wystarczy? A, jakiś Smarja, Radek, czy ty Bethesda. musisz mi zagadki robić. Przecież ja jestem, jest wieczorem, ja jestem zmęczonym, starszym człowiekiem. <grym> ty już kąpiel. Ja już kąpiel i spać. Wymoczyć poduszkę. Się w znaczy, tą pieluszkę wymienić i spać, a nie tutaj mi <grym> zagadki dajesz. Tak, będzie pokazywany Dum Eternal, a nawet do tego stopnia, że będę miał e, niewątpliwą przyjemność poprowadzić jego prezentację na scenie. E, oprócz tego będzie jeszcze. Gazylion innych gier też przede wszystkim mnóstwo indyków, ponieważ PGA jest takim tradycyjnym miejscem, gdzie zawsze zjeżdżają się indyki polskie i są robione wybory tychże indyków, które, który z nich najlepszy. A ponieważ kurde, ja tam w ogóle jestem w kapitule. No ty jesteś w kapitule, kapitule obok takich osób jak Jakub Marszałkowski, znam. Jakub Wójcik, znam. Łukasz Maliński, znam. Łukasz Wąkiewicz, Maciej Miąśik, znam Marek Czerniak, znam. Paweł Miechowski, Tadeusz Zieliński to ty, Wojciech Trusz, a także Michał Król. Że wiesz, tak? Sami, same, same wspaniałe osobowości z polskiej branży I gier. Będziecie mieć cztery kategorie, ja. cztery kategorie. I w tych czterech kategoriach trzeba będzie pośród naprawdę wielu e, ciekawych gier wybrać. Między innymi ta e, moja ciekawa gra, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę, to jest Elderborn. Elderborn. Żebyś zwrócił na to uwagę i jeszcze Dobrze. będzie Chernobyl Light, to zresztą Wojtek Pazdur będzie za tydzień gościem. Elderborn naszego... to jest ten yy, FPP Dark Souls, prawda? Mm. Będzie mówię. jeszcze Radio Commander, to jest w ogóle bardzo ciekawy tytuł. Tak, byłem z kolegą Bartkiem, który go wydaje poniekąd y, na wyjeździe kiedyś i żeśmy o tym rozmawiali, jestem tym strasznie za, zajarany, mam już Radio Commander'a, muszę go odpalić, tylko ostatnio jakoś czasu nie było na to. I jeszcze Shing będzie między innymi, to I wiesz, od naszego i... psychofana to Michała. Jest, tak, i to jest ak ak akurat moja ulubiona gra chyba na targach, ponieważ ja na na Shinga czekam bardzo, bardzo. Ostatnio nie wiem, czy widziałeś, że niejaka Kasia Niemczyk, czyli Kate Niemczyk, która jest jedyną polską artystką, która załapała się, z tego co wiem, załapała się na Marvela i pisała, na, znaczy rysowała. Złapała pana Marvela za nogi. Tak, i, i rysowała panu Marvelowi Wniosła rysunki. Się z panem Marvelem. I narysowała tak zwanego Kiarta, czyli taką główną grafikę hmm, prezentującą grę. Jest bardzo ładna grafika. I pani bardzo, Kasia również. Po, że ładna. No nic, to jest mój komentarz tylko i gratuluję. Radio to jest seksizm. Najlepsza gra Indii na PGA, najlepsze stoisko Indii na PGA, najlepsza zagraniczna gra Indii na PGA, PGA i najlepsza gra Indii na PGA, nagroda dziennikarzy, to są te kategorie, jeżeli chodzi o nagrody. Ale też warto powiedzieć o czymś, co się nazywa SIGA. SIGA, też, czyli Central, European, Central and Eastern European Game Awards, którą będę prowadził. Kurde. A jeszcze nie powiedziałem to o, tych trzech, o tych trzech prezentacjach, które będę robił w piątek, sobotę i niedzielę. A chciałem zauważyć, że mój szanowny kolega przed chwilą mówił, co ty mi tutaj za zagadki robisz w tym programie? O czym teraz pan Nie wiedziałem, rozmawiać. o czym mówisz. Jakieś piekło coś tam, że płonie coś. z piekła. A tu sobie piekło. fuch nałapał i ten. I będzie się lansował. Coś nie nałapałem. Same fuchy do mnie przyszły. No a właśnie jeszcze z tego wszystkiego oczywiście będę tam też jako Polsat Games. Tak jest. I z chłopakami będę miał tam przyjemność po po, po, powywiadować parę I, I wracając do Sigi, Best Game, to jest jedna z tych no, najważniejszych kategorii. Mm -hmm. Tam walczy World of Warships, czyli gra z Białorusi, jak to mm. ktoś ładnie napisał. Mordhau, czyli gra ze Słowenii. O, mam nadzieję, że wygra Mordhau. Green Hell, Poznam Ktoś gości kiedy? od Mordhawa! Jest Morthau, ale jeszcze jest Green Hell. który jest kategorii. doskonałą grą polski. Tak, polski. I również <coughs> polski Book of Demons, czyli bardzo serdecznie oczywiście twórców Book Pozdrawiamy of Demons. też. Tak. Pozdrawiamy, bo oni też będą walczyć się o e, nagrodę w kategorii tak. Best Game. Serce mówi mi Book of Demons, a rozum mówi mi No kurde, Mordhaw. Jednak Mordhaw? Mordhaw. Mordhaw jest wybitnie dobrą grą. Czyli ta ze średniowiecza. To jest to średniowiecze takie bardzo, bardzo. To jest taki chivalry medieval warfare, taka była kiedyś gra o walk, walkach na miecze, tylko że zrobiona lepiej, pod każdym względem. I jest prześmieszna. tam w ogóle można, nie wiem czy wiesz, że tam można grać na lutni i, i można na tej lutni grać normalnie muzyczki. W związku z czym ludzie robią skrypty i grają na przykład Kałasznikowa, Ten kawałek.

Kałasznikow. Kałasznikow. Ale to są tylko i wyłącznie moje skojarzenia. Natomiast tak, PGA 2019 bardzo serdecznie Wam polecamy w ten weekend. Warto pojechać do Poznania i warto. Będzie można się spotkać i uścisnąć też dłoń. Bo to już tam wiem, że parę osób pla planuje, także tak, taki nie, szukajcie taki mnie tam nie, będę. nieformalne spotkanie fanów programu FOPA. Tak trochę się rozdzieliliśmy, bo ja byłem podczas nocy innowacji tutaj, a Tadeusz pojedzie po prostu. To poznania. Radziu ma urodziny. E, tak, ale nie swoje urodziny. Urodziny. Ale też mieliśmy e, urodziny, jeżeli chodzi o telewizję, bo to się wydarzyło w tym tygodniu, wiesz, tak, w sensie rok temu. Oczywiście to jest rodzice Games. Dokładnie. Więc możemy sobie wiesz, pogratulować. Dziękuję bardzo. I cały Roczek. czas, Widzisz, cały czas jesteśmy, jeszcze tak jesteśmy tak, na, na, tak, na fali. Ludziom. Grupa Faux pawk Pamiętajcie, żeby dołączać, bo tam można komentować to, co dzieje się na antenie, ale też można naszym kolejnym gościom zadawać pytania. My te pytania przekazujemy. Natomiast to. Czym jeszcze dzisiaj wieczorem będziemy żyć, to transmisją specjalną od Rayotu z okazji dziesięcio, dziesięciolecia istnienia tej firmy. Są dwa streamy. Jeden to ten nocny i ten drugi, to, który będzie po godzinie 20.00. Też będzie specjalne studio z Tadeuszem, między innymi. Gościnnie, tak. Będzie się dużo działo. Powiem co... wam o tym, jak było w Lidze w 2010, 2000... Zanim, Zanim się urodzili. Zanim przynajmniej część z Was się urodziła. Zanim tak. zaczęliście grać w tę grę, poznacie człowieka, który stworzył jej pierwszą recenzję przynajmniej, jeżeli chodzi o polski o rynek. O Polskę, tak, tak. Był Dawid na miejscu w Dublinie całkiem niedawno i miał szansę zobaczyć i przede wszystkim pograć no, jako jeden z pierwszych w pewną grę, która dzisiaj między innymi w nocy została już tak oficjalnie... Już wspomnieliśmy, ale Ja chciałbym wysłać naszych widzów właśnie do Dublina, a potem wrócimy z naszym komentarzem. To jak widzicie, nie do końca jest Warszawa, a nie do końca jest też Polska. I macie oczywiście rację. Znajdujemy się w Irlandii, dokładnie w Dublinie. Obok nas są ptaszki. Natomiast kilkaset metrów stąd znajduje się pewne biuro. Takiej małej firmy możecie znać, Small Indie Company ją nazywają, a dokładnie chodzi o Riot Games, twórców League of Legends. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zerknąć na ich nadchodzącą produkcję która nazywa się Legends of Runeterra. Legends of Runeterra to nadchodząca karcianka w świecie League of Legends, gdzie zobaczymy nasze ulubione regiony, ulubionych bohaterów, a także poznamy kilka innych postaci. Do wyboru będziemy mieli 6 regionów, 24 czempionów oraz ogólnie 318 kart. For me on, uh, as a League of Legends player, kind of first and foremost, and as a developer second, it really starts with the League of Legends IP. Um, we're really excited to show players Uh, kind of new takes on their favorite champions, and we think that's be one of the more compelling reasons that players come to our game in the first place, almost regardless of genre, is because they're excited about what does Braum look like in this game? What does Thresh look like? What does my favorite character, Darius, look like when he's chopping heads off? start, we to mulligan Karcianek, czyli wymieniamy karty startowe, które dostaliśmy, na te bardziej przyjazne w wczesnych etapach rozgrywki, żebyśmy nie musieli odstawać i przez 5 rund, żebyśmy mieli cokolwiek zagrać. Mamy różne typy kart, na przykład jednostki, czy spele, czy czempiony, o których oczywiście zaraz wszystko powiemy. Te karty mają swoje oczywiście koszty many, jeżeli jest to jednostka czy czempion, mają także swoje statystyki, a jeżeli jest to czempion, to mają swoje oczywiście specjalne efekty. 24 bohaterów, których na ten moment będziemy mogli doznać w Legends of Runetera, są skonstruowani tak, żeby jak najlepiej oddać to, co faktycznie robią w League of Legends? Czempiony to karty jednostek, tylko że dodatkowo mają w sobie mechanikę level upa i mamy ograniczoną ilość naszych czempionów w talii. Kiedy spełnimy dany warunek, nasz czempion oczywiście leveluje, dostaje powiedzmy dodatkowe statystyki i delikatnie zmodyfikowany efekt. Wygląda to tak jak widzicie na ekranie. We're gonna need more Właśnie widzisz, się prezentuje. No, tak to właśnie wygląda i o tym no, będziecie nieco temam. więcej mówić. Bo nie grałem w Legends of Runetera. Jak go dojadę, to jest, rany boskie. Ale to będzie, a bo, o Dawid. Będę jechał, Jezu, Dawid, wjechał, ten jest ten studiu, czekam eh, na Ciebie. Dwa ci, dżentelmeni i do tego jeszcze e, Tomek e, i Mikołaj dołączą w ramach... Tak tych najbliższych godzin, które mam nadzieję spędzicie z Polsat Games. Twoja opinia? Moja opinia o Legends of Runeterra? Czekam bardzo. Ja nie jestem specjalnym fanem karcianek, ale tam mnie interesuje, no bo to jest League of Legends, a mnie wszystko, co z League of Legends interesuje, natomiast dużo bardziej mnie zainteresował Project A, tak? Dobrze mówię? Project A. E, czyli ta strzelanka. Czyli ta strzelanina, która łączy w sobie Overwatcha i Counter-Strike'a, jak słusznie to zauważono w internecie. To prawda i na to, to czekam zbierzeń. bardzo. Ja jeszcze, wiesz co, być może to będzie moment, w którym się przekonam, żeby mm -hmm. tak sobie pograć. Czekam do tej mobilnej wersji e, League of Legends, która A, została też zapowiedziana. E, TFT. E, ale też e, mobilna wersja na konsole ligi, konsolę, ligi e, która została zbudowana od podstaw e, i na telefony komórkowe, czyli na mobilki, jakby szeroko rozumiane. To na ta tam zagrał. Ma się pojawić to dopiero w 2020 roku, ale pod koniec 2020 roku. Natomiast Legends of Runeterra, czyli karcianka, na początku 2020 2020 roku. Zresztą kilku streamerów również z Polski, między innymi Dawid też e, dostał dostęp i on będzie sobie grał przez pięć dni, wiesz? I tak, przy okazji Pokazywam. jeszcze nowy bohater wyszedł. E, tak, i animka jeszcze I anime będzie. I jeszcze e-sport manager. I e-sport manager. I I manager. to na razie w Chinach tylko. Dużo się, w Europie. Dużo, Dużo się działo. Dużo się działo, pogadamy o tym jeszcze w następnym programie, czyli w Lolku i Kawuni. A ja Wydanie będę was specjalne. słuchał. Będziesz nas słuchał. Z reżyserki. I będę, będę mówił ci na ucho. A ja Szefrania. będę łajał y, Dawida za runeterę. Dziękujemy pięknie kolejny odcinek programu Fopa. Przeżyliśmy za tydzień wracamy o 19:00. Ja się tym Żyję tym w ogóle. Dobra. bardzo dobranoc.